Jako trenerzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie dbamy o to, żeby nasi zawodnicy nie siedzieli biernie w domu i razem z trenerami Akademii, jak i Szkoły Mistrzostwa nagrywamy filmy nie tylko promocyjne, natomiast każdy też z zawodników dostaje filmy w zależności od tego, w jakiej jest kategorii wiekowej, do pracy w domu, czy to są treningi panowania nad piłką, treningi motoryczne, które zostały nagrane z pomocą naszych trenerów przygotowania motorycznego, które są opisane. Nasi zawodnicy dostają dwie takie rozpiski z różnymi zestawami ćwiczeń, zarówno do wzmacniania swoich mocnych stron, jak i do pracy i korekcji ich wad ewentualnych postawy. Oczywiście nie skupiamy się tylko na zadaniach dla dzieci, ale również na takiej formie zabawowej, gdzie zawodnicy pierwszej drużyny, którzy włączyli się do tej zabawy, wysyłają zawodnikom naszej Akademii Challenge. Pierwszy będzie Darek Jarecki, także zmieście się z tym challenge'em. Powodzenia! Z zawodnikami, zarówno tymi najmłodszymi i starszymi, jak i ich rodzicami, mamy kontakt przez naszą platformę, zarówno e-dziennik w szkole, jak i naszą platformę trenerską ProTrain App, gdzie kontaktujemy się i weryfikujemy ich postępy w pracy. Dbamy również o to, żeby wysyłali nam informacje po prostu zwrotne, co wykonali, jak dużo czasu poświęcili na trening, z czym mają problemy, a także co im wychodzi najlepiej. Wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jaki teraz jest czas i wiemy, że wszyscy mają troszkę różne warunki, bo niektórzy mieszkają w mieszkaniu, niektórzy mają troszeczkę lepiej, bo mogą sobie wyjść pograć piłkę do ogrodu, natomiast staramy się z trenerami być w kontakcie z zawodnikami, żeby oni pokazywali nam również filmiki wideo, ale również żeby opisali, co w tygodniu czy konkretnego dnia robili z zadań domowych.